Uwaga! Ten film może zawierać treści polityczne. Tramwaj Kierunek Kasprzaka został oficjalnie oddany do użytku. Jak wyglądało to dokładnie? Zapraszam Was na zapis konferencji prasowej. Zaczynamy! Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Szanowni Państwo, będziemy rozpoczynać. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, którą organizujemy dosyć wczesną porą. Otwarcie trasy tramwajowej na Kasprzaka, bardzo wyczekiwana inwestycja. Są dziś z nami Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry Państwu. Są również radni Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Niewitecka, a także Mariusz Budziszewski. Dzień dobry. Witamy również Katarzynę Strzegowską, dyrektorkę Zarządu Transportu Miejskiego. Jest z nami również Wojciech Bartelski, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Warszawskie. Jest z nami również Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Witamy serdecznie również gości Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Witamy zastępczynię dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, panią Katarzynę Zielińską. Witamy również dyrektor Joannę Lech, a także dyrektor Departamentu Projektów Miejskich Joannę Świderską z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Witamy również członka zarządu firmy Strabag, czyli wykonawcę inwestycji, Wojciecha Trojanowskiego. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, dlatego że dokładnie 2 lata temu rozpoczynaliśmy tę inwestycję. Inwestycja jest skończona, tramwaj na Kasprzaka dzisiaj ruszył. Ja właśnie do Państwa przyjechałem 10. Mogłem zobaczyć po raz pierwszy już z tramwaju, jak ta inwestycja wygląda. Bardzo ułatwi życie wszystkim mieszkańcom Odolan i okolic ulicy Jana Kazimierza. Będą mogli dużo łatwiej dojechać do metra, ale również do stacji PKP Wola. Bardzo się z tego cieszymy. Trasa 3,5-kilometrowa, z czego 2,5 kilometra to zupełnie nowa trasa, nowe tory, naprawdę inwestycja wykonana w czasie i tak jak zapowiadaliśmy, zmieniająca życie warszawianek i warszawiaków tutaj na Woli, ale również przyspieszająca możliwość dostania się z Bemowa do centrum miasta. Co ważne, drodzy Państwo, ta inwestycja jest zielona, zasadzimy 100 drzew, również będziemy mieli zielone torowisko w części, z czego bardzo się cieszę, dlatego że bardzo nam na tym zależało, żeby tak dokładnie się stało. 3 nowe przystanki, tramwaje będą kursowały z częstotliwością 8 minut i bardzo się cieszę, że ta inwestycja tramwajowa została wykonana, a jak Państwo wiecie, pracujemy dalej. Dlatego, że kontynuujemy pracę nad tramwajem do Wilanowa, który powinien się skończyć przed nowym rokiem szkolnym, czyli pod koniec sierpnia. Oczywiście również, tak jak zapowiadaliśmy, linia, która skończy się na Dworcu Zachodnim, a planujemy kolejne inwestycje tramwajowe, które są niesłychanie istotne dla mieszkańców miasta. Transport publiczny w Warszawie jest oceniany przez mieszkańców bardzo dobrze, a my przez cały czas w niego inwestujemy, zwłaszcza w ten transport, który jest zeroemisyjny. To są największe inwestycje w Polsce. No i oczywiście w ten sposób zmieniamy miasto. Nie dość, że dajemy totalny priorytet dla komunikacji miejskiej, to oprócz tego oczywiście walczymy o czyste powietrze, walczymy z ociepleniem klimatycznym dokładnie właśnie w taki sposób. Pełen priorytet dla komunikacji miejskiej. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Oczywiście tramwajom warszawskim, również wykonawcy, wszystkim, którzy się tutaj zgromadzili, również reprezentującym instytucje rządowe, bo bez tego wsparcia, bez tej współpracy nie byłoby tej inwestycji. No i cieszę się, że również przy reprezentacji radnych, którzy zawsze zabiegali o te inwestycje, zarówno radnych do Rady Miasta, jak i radnych dzielnicowych, z panem burmistrzem na czele, z panem burmistrzem Woli, jesteśmy w stanie oddać te inwestycje. No i cóż, drodzy Państwo, życzymy, żeby dobrze się jeździło na tej trasie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a teraz o zabranie głosu proszę Katarzynę Zielińską z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, gratulujemy. W imieniu Pani Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jeszcze raz gratulujemy zrealizowania doskonałej inwestycji, kolejnej inwestycji transportowej, która wykorzystywała środki unijne. Miasto Warszawa z programu Infrastruktura i Środowisko w tej perspektywie, która się właśnie skończyła, zrealizowało 6 projektów. To jest jeden z nich, element bardzo mądrze skonstruowanej siatki połączeń transportu miejskiego. Tak jak Pan Prezydent powiedział, zależy nam przy realizowaniu projektów, przy finansowaniu projektów ze środków unijnych właśnie o dbanie o mieszkańców, o umożliwienie mieszkańcom korzystania z czystego, szybkiego, sprawnego transportu miejskiego. I to się tutaj dzieje. Projekt, którego elementem jest ta linia tramwajowa tutaj na Kasprzaku, jest elementem większego projektu za 165 milionów dofinansowania UE. W sumie w perspektywie 14-20, którą teraz finalizujemy rozliczanie Warszawa, proszę Państwa, dostała prawie 5 miliardów złotych dofinansowania z samego programu Infrastruktura i Środowisko. Kończąc jedno, zaczynamy drugie, nie mówimy koniec, rozpoczynamy nowy program, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, gdzie Warszawa będzie również beneficjentem. Na ten moment dla miasta jest zagwarantowane prawie 2 miliardy złotych właśnie na rozwój transportu miejskiego, więc Panie Prezydencie, czekamy na dalsze projekty. Dziękuję Państwu pięknie. Bardzo dziękujemy. Głos zabierze Renata Niewitecka, radna miasta stołecznego Warszawy, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak bardzo się cieszymy, to chyba widać po takicznej naszej reprezentacji. Ja przede wszystkim, Panie Prezydencie, na Pana ręce podziękowania za to, że nadaliśmy priorytet tej inwestycji i również na ręce Pana Burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję. Od dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy stolicą wygody, zieleni i ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji nasi mieszkańcy będą szybciej mogli się przemieścić do centrum naszego miasta. Szanowni Państwo, ja jako przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska nie mogę nie wspomnieć o tym, jak będzie pięknie. Posadzimy 94 drzewa, na torach będzie rozchodnik, ściany będą pokryte bluszczem, do tego jeszcze rozbetonujemy przestrzeń i powiększymy teren parku, także będzie taniej, szybciej i wygodniej, z korzyścią dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców Odolan. To jest obszar najszybciej rozwijający się na Woli. Bardzo nam na tym zależało, więc jeszcze raz serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę ich kierowanie do mikrofonu i przedstawianie się, zanim pytanie padnie. Dzień dobry Panie Prezydencie, Marcin Owczarek, Radio Kolor. Dwa pytania. Jaki jest teraz harmonogram dokończenia tych prac tutaj na trasie na Kasprzaka, bo na przykład jeszcze są niepomalowane pasy na trasie? Drodzy Państwo, no prace jeszcze trwają wykończeniowe, jak Państwo widzą, dlatego że zależało nam na tym, żeby tramwaj uruchomić, ale to są dosłownie dni i tygodnie, kiedy będziemy kończyli te prace dotyczące samej linii tramwajowej. No oczywiście jeszcze remonty ulic w najbliższych miesiącach, ale to jest jakby niezwiązane z samą inwestycją. I proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Panie Prezydencie, na Woli mieszkańcy dzisiaj się mogą cieszyć z nowej trasy, ale co z kolejnymi liniami na Wiołęce? Mieszkańcy są już tak zdesperowani, że w weekend zorganizowali obchody 18 urodzin linii tramwajowej na Modlińskiej. Już tak długo czekają na rozpoczęcie prac. Panie redaktorze, no świetnie pan wie, dlaczego to tak długo trwa. I ja wiem, że wszyscy jesteście państwo zmęczeni argumentami, które ja powtarzam o ubytkach w warszawskim budżecie, ale gdyby naprawdę 11 miliardów było w warszawskim budżecie, gdybyśmy nie mieli pandemii, załamania łańcucha dostaw i gdyby nie trzeba było czekać 4 lata na decyzję środowiskową, to sytuacja prawdopodobnie wyglądałaby inaczej. Notabene też wszyscy, którzy proszą o przyspieszenie prac, na kolejnej konferencji prasowej mówią o tym, że mamy za dużo remontów i za dużo kumulacji. W związku z tym też my staramy się wykonywać te prace krok po kroku. Teraz oczywiście sytuacja wygląda inaczej, dlatego że po pierwsze udało nam się wywalczyć dodatkowe pieniądze w budżecie unijnym. Przypominam, że choćby miliard na metro, tych pieniędzy nie było w budżecie unijnym i te pieniądze się dopiero pojawiły po interwencji przewodniczącej Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że również pieniądze z KPO będą mogły służyć Warszawie inwestycje w komunikację miejską i
również pieniądze, które będziemy negocjować, rząd będzie negocjował w kolejnym budżecie Unii Europejskiej. Co więcej, zapowiadane zmiany, jeżeli chodzi o finansowanie podatku, finansowanie samorządów przez pana ministra finansów, no, napawają nas optymistycznie, czyli pieniądze powinny się znaleźć. Kończymy w tym roku inwestycje, jeżeli chodzi o tramwaj na Wilanów. Zaczynamy pracę na Rakowieckiej, zaczynamy również pracę bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o okolice Dworca Zachodniego i później kolejnym priorytetem jest tramwaj na Białołękę. Miejmy nadzieję, że tutaj też w przeciągu najbliższych tygodni będziemy dla Państwa mieli dobre wiadomości. Wszyscy byśmy chcieli, żeby ten tramwaj szybciej powstał, ale tak jak mówiłem, te wszystkie czynniki, o których powiedziałem na samym początku, sprawiły, że tej inwestycji nie mogliśmy zacząć. Ale miejmy nadzieję, że będziemy w stanie ją rozpocząć jak najszybciej, przede wszystkim fazę projektowania, a później już samą budowę. Więcej pytań nie mamy. Dziękuję Państwu bardzo, dobrego dnia. Serdecznie dziękujemy i jeszcze, jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy na przejażdżkę nową trasą tramwajową. Zapraszamy do tramwaju 10, który stoi obok nas.